Dzień dobry Państwu, Konrad Sudra, radny, klub radnych Wspólny Konstantynów. Dzisiaj procedowaliśmy kilka uchwał, między innymi jedną z tych uchwał była uchwała dotycząca regulaminu budżetu obywatelskiego. I tutaj taka moja konkluzja, nie zgadzam się ze stwierdzeniami tego regulaminu, szczególnie jeden punkt tutaj mi się nie spodobał, to jest, że całe środki będą podzielone na, tylko każdy projekt będzie mógł 1/6 całej kwoty może być przeznaczone na jeden projekt. 1/6 spowoduje to, że część projektów nie będzie mogła być już realizowana. Na przykład typu trener osiedlowy, który był na kwotę 90 tysięcy, ponieważ jeżeli budżet obywatelski będzie na poziomie 400 tysięcy, to 1/6 to jest około 66 tysięcy. Czyli te większe projekty nie będą miały już racji bytu i mieszkańcy nie będą, będą pozbawieni tutaj wyboru. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to właśnie mieszkańcy decydowali o tym, na co pieniądze są z budżetu obywatelskiego przeznaczane i żeby to oni decydowali o wysokości środków na dany projekt. To jest jeden z tych punktów, jeszcze kilka punktów, z którym się nie zgadzam, ale to już nie chcę Państwa zanudzać. Następną rzeczą, która też budzi moje wątpliwości, jest to uchwała dotycząca śmieci. Byliśmy tutaj zaskoczeni, podejrzewam, że ja byłem zaskoczony i koledzy i koleżanki z klubu Wspólny Konstantynów. Okazuje się, że burmistrz miasta chciał przeznaczyć ponad milion złotych dodatkowo na śmieci. Mimo że z materiałów, które otrzymaliśmy, wynika, że kwota, która jest przeznaczona na śmieci z opłat wnoszonych przez mieszkańców, w zupełności wystarcza. Nawet zostaje nadwyżka 200 tysięcy złotych, zakładając nawet większe zużycie niż do tej pory. Nasz klub Wspólny Konstantynów tutaj zajęliśmy jasne i zdecydowane stanowisko i wydaje mi się, że dzięki temu punkt dotyczący tych śmieci z tej uchwały został wykreślony. Bardzo mnie to cieszy i to takie są moje dwie refleksje dotyczące tej sesji. Dziękuję Państwu.